Dziś w Petryczko i Kowalik.pl witamy serdecznie wszystkich tych, którzy cenią sobie brzmienia niekoniecznie takie, które były omawiane w poprzednich odcinkach. Dziś bowiem zapowiemy trasę koncertową Gordona Haskella w Polsce. Marcin Kowalik. Monika Petryczko, witamy serdecznie i zapraszamy na zapowiedź. No właśnie, Gordon Haskell to na pewno taki artysta, który będzie łączył pokolenia i prawdopodobnie cały czas łączy pokolenia. Człowiek, który słynie z bardzo niskiego, tubalnego, szalenie seksownego, mimo wieku, to istotne, głosu. To także człowiek, który zasłynął pewnymi kontaktami z Polską, bowiem niegdyś swego czasu nagrał singiel z Katarzyną Skrzynecką. Cokolwiek to znaczy, jakkolwiek to brzmiało, tak się właśnie stało. No i też pojawił się w Polsce za pośrednictwem pewnego koncertu, który tutaj w tym budynku, który za nami widnieje, się odbył. W Polskim Radiu Szczecin Gordon Haskell wystąpił i dzięki temu mogliśmy także podziwiać płytę wydaną, koncertówkę wydaną nakładem wydawnictwa Polskie Radio Szczecin. Tak jest, sala koncertowa Polskiego Radia Szczecin wtedy gościła Gordona Haskella, natomiast jesienią tego roku, 3 listopada, Warszawa, sala kongresowa, to jest termin pierwszy koncertu Gordona Haskella, 4 listopada Zabrze, Dom Muzyki i Tańca, 6 listopada Łódź, Filharmonia Łódzka i 7 listopada Gdańsk, Polska Filharmonia Bałtycka. Sprawdzić Gordona Haskella w Polsce na pewno warto. Kowalik i Petryczko, do usłyszenia. Do usłyszenia, do zobaczenia.